Pani Ewa pyta, słyszałam, że nałożono sankcje na Kasperskiego, antywirusa, bo jest Rosjaninem. A ja mam to wgrane. Czy należałoby to zmienić? Słyszałam też, że to program niebezpieczny, niepewny. Czy mam go zmienić, czy zostawić tak jak jest? Jak pan myśli? Bardzo ciekawe pytanie. Zdaje się, że właśnie zostały nałożone sankcje na koncern Kasperski Lab, produkujący oprogramowanie antywirusowe. Założycielem i dyrektorem jest Jewgenij Kasperski, absolwent Wydziału Matematyki Wyższej Szkoły KGB, obecnie Instytut Kryptografii, Telekomunikacji i Informatyki Akademii Federalnej Służby Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej, czyli FSB, ulubionej Agencji Bezpieczeństwa w cudzysłowie Władimira. Objęty sankcjami. USA od 2017 roku oprogramowanie Kasperski jest zakazane w systemach federalnych USA. No, dość oczywiste. Wielkiej Brytanii, Niemiec, Włoch, Holandii, Litwy, Unii Europejskiej itd. I z tego, co tutaj przeczytałem, jeśli chodzi o nałożenie sankcji, chodzi o zamrożenie środków finansowych pana Jewgenija i zablokowanie możliwości dokonywania transakcji przez firmę Kasperski, czy nie można niczego od nich kupić, zwłaszcza jeśli chodzi o przetargi państwowe instytucji finansowanych ze źródeł państwowych. Więc nie ma to jakby wielkiego przełożenia na bezpłatny program antywirusowy, który pani Ewa ma zainstalowany w swoim Windowsie. Tam nadal wszystko powinno działać poprawnie i nie sądzę, żeby Kasperski w jakiś sposób próbował tutaj komukolwiek zaszkodzić. To nie leżałoby w ich interesie, no ale nie wiadomo, różne rzeczy mogą się wydarzyć. W takim razie, co zrobić? Czy to jest niebezpieczne? Ten Kasperski jest zainstalowany w Windowsie, a Windows jest produktem Microsoftu, a Microsoft jest znany z tego, że wszystkie swoje produkty i usługi najpierw dostosowuje do potrzeb Agencji Stanów Zjednoczonych, NSA, CIA, wszystkie klucze kryptograficzne, backdoory i tak dalej. I przykładów, dowodów na to jest mnóstwo. Pieniędzy, które wpływają do Microsoftu z agencji wywiadowczych i Agencji Bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych jest bardzo dużo, także bardzo im się to opłaca, więc używanie samego Windowsa nie jest bezpieczne, bo zawsze znajdzie się tam ktoś, kto będzie podglądał. Ma możliwość przejęcia całkowitej kontroli nad każdym Windowsem, NSA, CIA, wszystkie agencje z nimi związane. Więc, czy taki antywirus, który pochodzi z Rosji, jest dodatkowym zagrożeniem? Teoretycznie tak. W 2017 roku przygotowałem film, w którym sprawdzałem umowy licencyjne większości bezpłatnych programów antywirusowych obecnych na naszym rynku. I w tych umowach licencyjnych jest wyraźnie napisane, że praktycznie każdy z tych programów antywirusowych, jeśli ma jakiś dostęp do naszych danych, jakichkolwiek naszych danych, to wyrażamy na to zgodę. Oni mogą je przetwarzać, mogą zbierać dane z naszego komputera, a później mogą je przekazywać lub sprzedawać firmom trzecim, czyli praktycznie każdy bezpłatny program antywirusowy jest bezpłatny, bo w jakiś sposób nas podgląda. Teraz, jeśli ktoś chciałby się czuć relatywnie bezpiecznie i używać programu, który jest skuteczny, bo spośród bezpłatnych Kasperski jest bardzo skuteczny, trzeba by się było przerzucić na program płatny. I teraz z płatnych programów mogę polecić EssetNote 32, bo jak do tej pory jeszcze się na nim nie zawiodłem. Sytuacje, w których był komputer zawirusowany,
Po wgraniu ESET-a sam program antywirusowy potrafił wyczyścić komputer z wirusów i zadbać o to, żeby już nic więcej się nie pojawiło. Jak do tej pory osoby, którym zasugerowałem taki zakup, wszystkie są zadowolone. Licencja na rok 119 zł, ale można pobrać wersję testową, używać przez 30 dni, to jest pełna ochrona przez 30 dni bezpłatnie, żeby się przekonać, czy działa tak, jakbyśmy chcieli, więc przed podjęciem decyzji można go po prostu wypróbować przez miesiąc. Gdyby ktoś na serio myślał o bezpieczeństwie i o tym, żeby się odciąć od patologii codzienności, można spróbować przeinstalować system, usunąć Windowsa i wgrać Linuxa. Tu też na jednym z filmów, gdzie jedna pani miała starego laptopa jeszcze z Windowsem 7, wgrałem Linuxa w wersji X Ubuntu, który jest mało wymagający, jeśli chodzi o sprzęt, działa nawet na słabych komputerach. I na tym filmie zaprezentowałem, jakie opcje, jakie funkcje są dostępne. Okazuje się, że jeśli ktoś potrafi obsłużyć starego Windowsa, nie ma żadnych problemów z obsługą Linuxa w wersji X Ubuntu, zwłaszcza, bo tutaj jest interfejs graficzny XFC, który jest bardzo prosty i bardzo podobny do tego, co mieliśmy w starych Windowsach XP i Windowsie 7. Lub, jeśli ktoś chciałby samodzielnie wykonać taką instalację, stworzyłem jeszcze filmik instruktażowy, w którym krok po kroku pokazuje, w jaki sposób można na swoim komputerze takiego Linuxa zainstalować. Więc czy z Kasperskim dostanie się coś złego z bezpłatną ochroną antywirusową? Nie sądzę. Jeśli ktoś chce się czuć bezpieczniej, sugeruję zmianę na odpłatny program antywirusowy, najlepiej Note 32. Jeśli ktoś poważnie traktuje bezpieczeństwo w jakichś zastosowaniach biznesowych zwłaszcza, to sugeruję zmianę systemu na Linuxa. Jeśli ktoś chce zrobić to samodzielnie, tutaj również jest przygotowany filmik z instrukcją. Linki do filmików będą w opisie pod tym filmem. To chyba tyle na tą chwilę.